Hej wszystkim, dzisiaj druga część, czyli druga wersja makijażu na walentynki i będzie to propozycja bardziej delikatna, naprawdę bardzo delikatna. Ja jako miłośniczka książek Jane Austen, w ogóle całej stylizacji i wyglądu kobiet w tamtych czasach, postanowiłam właśnie zrobić coś takiego dla młodych dziewczyn, dla kobiet, które po prostu chcą wyglądać delikatnie, romantycznie, młodzieńczo i tak po prostu, żeby wpatrzony w nas mężczyzna widział nas, a nie nasz makijaż. I wzorowałam się na makijażu Jennifer Ely z ekranizacji Dumy i uprzedzenia z 95 roku, a panem Darcym wtedy był Colin Firth młody, i również ekranizacją Dumy i uprzedzenia z 2005 roku, tej wersji kinowej, gdzie Lizzie była Keira Knightley. I one miały oczywiście bardzo powiązane makijaże, były to właśnie świeże, rumiane, delikatne makijaże z porcelanową cerą, z rumianymi policzkami. I myślę, że to jest fajna propozycja na walentynki, że znajdzie swoich odbiorców. Jest bardzo prosty, szybki makijaż, gdzie potrzebujecie tylko kilku kosmetyków, więc jeżeli chcecie wiedzieć, jak wykonam ten makijaż krok po kroku, oglądajcie dalej. No to zaczynamy. Z racji tego, że przed chwilą zmyłam makijaż, to moja cera mocno jest zaczerwieniona, jeszcze przy tych lampach masakra po prostu. Normalnie nie jest tak zaczerwieniona, ale muszę to przykryć, tak? Więc przy tego typu makijażu kobiety w tamtych czasach, jak i możemy zobaczyć właśnie w wersji filmowej, serialowej, kobiety miały dosłownie porcelanową skórę. To była też kwestia statusu. I ja tutaj użyję takich delikatnych podkładów, takich niezbyt kryjących, wyrównujących bardziej koloryt. Resztę się zajmę korektorem w zakresie reszty. Na początek zacznę od Biodermy, tego zielonego korektora. No tutaj moje resztki sywków. I teraz, tu już mi się zlewa z ręki, podkład Hydro Cat Cosmetics i Ile Maska Skin Base. Taki troszkę, żeby więcej krycia dać i rozjaśnić. On ma sobie żółty, jasny pigment. I te dwa podkłady nałożę na twarz. I teraz nałożę korektor pod oczy. Ja tutaj zawsze mam właśnie te zaczerwienienia. Już mam takiego jasnego korektora o żółtym pigmencie. Ja zawsze podkreślam, że ja pracuję tutaj przy tych i nagrywam przy mocnych lampach, więc muszę zawsze troszkę nałożyć tego więcej, żeby to wyglądało, żeby to wszystko przykryło, bo te lampy naprawdę uwydatniają wszystko. Gdzie normalnie dzienne światło jest bardziej rozproszone, czy też wieczorowe, i nie widać wszystkiego aż tak, jak tutaj. I po prostu im mniej, tym lepiej. Naprawdę wklepujcie delikatnie ten podkład, żeby to było wszystko bardzo, bardzo ładnie rozprowadzone. Gumyczką Beauty Blender wklepuję podkład, korektor. Również na powieki. Podkład korektor mam nałożony, teraz czas na puder i użyję Mineralized Skin Finish Natural w kolorze Light Plus firmy MAC. To jest taki właśnie mineralny puder prasowany wykańczający. Ja go nałożę pędzelkiem, tak wciskając go w skórę, i on daje nie matowi skóry, on bardziej utrwala podkład i nadaje cerze taki satynowy, tak, efekt. I właśnie taki efekt chcę osiągnąć, ponieważ ich cera kobiet w tamtych czasach, jak i tych aktorek, była bardzo promienista, przebijała ten naturalny blask, wyglądała bardzo naturalnie. Tak samo cera, zdrowa cera, naturalna, nie jest zmatowiona w 100%. Chyba że macie naprawdę tłustą cerę, to wtedy powinnyście zmatowić to troszkę. I na początku przejdę sobie do brwi. I przechodząc dalej, makijaż brwi. Wszystkie te aktorki oczywiście były piękne i miały gęste brwi. Wiadomo, Keira Knightley ma piękne brwi, jak i Jennifer Ely też miała bardzo gęste, ładne, ciemne brwi. Moje są, o, jakie są. I oczywiście wyrysowując je, jak zawsze to robię, wyglądałby zbyt sztucznie, niezbyt by pasowały do tego. Więc postawię na taką
kredkę w takim odcieniu brązu dla blondynek. Jest taki bardziej przygaszony, jasny brąz. I dosłownie zrobię takie włoski, tylko w tych miejscach, gdzie mam przerwy. Chcę, żeby wyglądały bardzo naturalnie. I na tym etapie ważną rolę będzie grał właśnie żel do brwi, który je nam wyczeszy, utrwali i jeszcze dodatkowo tam podkreśli, przyciemni w naturalny sposób. Ja użyłam tego z Maybelline w kolorze Dark Brown. Tak, Dark Blonde. Tak. Przechodzę do oczu, nic nie będę za bardzo cieniować, tylko chcę nadać powiekom kolor skóry, tak wyrównać wszystko, żeby całe oczy i okolica oczu była bazą i tłem dla ust i rumianych policzków. Więc po prostu takim cielistym cieniem wyrównuję kolor powiek, jak i w kącikach i na dolnej powiece. Sięgam po cielistą kredkę, którą rozjaśnię linię wodną, dosłownie odrobinkę, tak naturalnie. Teraz biorący puder do konturowania, którego używam do reszty twarzy i takiego miękkiego, dużego pędzelka, odrobinkę zaznaczę cień tutaj powyżej załamania, żeby to wyglądało naturalnie, żeby oko było zaznaczone. Tak jak rozjaśniamy wszystko, to te cienie się zatracają, jakby nie widać ich aż tak, a naturalnie pada cień w tym miejscu. Więc tylko, żeby dosłownie zaznaczyć ten kształt oka, również odrobinkę na dolnej powiece, tutaj też zawsze jakiś tam cień pada. I teraz tylko odkręcę rzęsy zalotką. To jest bardzo ważny punkt, ponieważ to nie jest makijaż jakiś spektakularny, ale podkręcone rzęsy już dużo nam dadzą. Ładnie otworzą, powiększą oczy, a wiadomo, w tym dniu partner będzie się nam patrzył głównie na oczy. I teraz czas na tusz. W serialu zauważyłam, mają albo przyciemnione henno, po prostu są przyciemnione brwi, rzęsy, żeby były bardziej wyraziste. I ja swoje, no nie mam zbyt wyrazistych, podejrzewam, że wy również. Zazwyczaj są jasne nasady i tylko podkręcone są w jakiś sposób widoczne. Dlatego użyję brązowego tuszu, który wygląda dużo naturalniej niż tusz czarny. I dosłownie delikatnie przyczeszę sobie te rzęsy i również złapię troszkę dolne, żeby to oczko trochę nabrało wyrazu. Dosłownie bardzo tak delikatnie. Teraz nadam konturów twarzy tym samym pudrem do konturowania, co malowałam na powiece. Dosłownie takie cienie, żeby tylko wymodelować twarz, przywrócić jej kształty po użyciu podkładu. Teraz bardzo ważny element obok właśnie różu w kremie, którego użyję, to rozświetlacz, który pozwoli mi właśnie nadać tej cerze taki piękny, rozświetlony efekt, taki ładny blask. Przez to osiągnęłam taki naturalny efekt, przez to, że nie użyłam żadnego matującego produktu do cery, do twarzy, ale taki delikatnie nałożony rozświetlacz właśnie mi wzmocni ten efekt. Szczególnie przy wieczornym świetle będzie pięknie odbijał światło. I gwóźdź programu, czyli róż w kremie, który pozwoli mi właśnie osiągnąć ten efekt takiego pięknego, dziewczęcego, rumianego wyglądu. I róż w kremie, jaki używam, to jest ten, który wcześniej użyłam na ustach, o którym słyszeliście już pewnie dużo ode mnie. To jest numer 18 firmy Makeup Factory. Ta firma jest chyba dostępna tu w Sephorze. Jego nałożę na usta, dosłownie wklepując bardzo delikatnie, wychodząc poza kontury moich ust, żeby to był tylko taki delikatny kolor, ponieważ wtedy kobiety przygryzały sobie usta i podszczypywały sobie policzki, żeby nadać sobie takiego właśnie rumianego, dziewczęcego wyglądu. Możecie do tego celu również użyć jakiejś ulubionej szminki czerwonej czy tam różowej, ale powtarzam, to musi być bardzo mocno i tak delikatnie nałożone. I teraz tego różu użyję na policzki.
odklepując odrobinkę. Ważne jest, żeby ten róż na tym etapie wklepywać palcami, a nie tak wmasowywać go, jakby rozcierać na skórze, tylko wklepywać. Tak samo pędzelkiem również go tak wklepuję, ponieważ tym ruchem właśnie takim wcierającym mogłybyśmy sobie zedrzeć podkład i po prostu miałybyśmy plamy i naruszona byłaby ta struktura, którą wcześniej stworzyłyśmy nakładaniem właśnie również z takim stemplowaniem. I tak wygląda mój gotowy, rozważny i romantyczny makijaż na walentynki. Miłośniczki naturalnego, dziewczęcego wyglądu powinny być zadowolone z tej propozycji, jak i bardzo polecam ten makijaż na co dzień, po prostu dla dojrzałych pań. Niezwykle odmładzający, taki rumiany blask na ustach i na policzkach, jak i dobrze wyrysowane brwi na pewno odmłodzą Was o kilkanaście dobrych lat. Więc dziękuję Wam pięknie za oglądanie i życzę miłych walentynek. Pozdrawiam, pa, pa.